Rozdział 9. Tuba. Pamiętacie, co wydarzyło się w 8. rozdziale? Nasza ekipa przeżyła chwilę grozy, wpadając w wir turbiny, ale szczęśliwie batyskaf wylądował w spokojnych wodach rzeczki. Jeszcze nie jesteśmy pewni, ale wygląda na to, że tuba została odnaleziona. Jesteśmy już tak blisko! O, patrzcie! To chyba dom bobrów! Bobry to bardzo ciekawe zwierzaki. Są świetnymi budowniczymi. Wznoszą tamy, budują nory i żerenia, czyli domki. I tu właśnie jest nasza tuba. Podpłyjmy jeszcze bliżej. W tym momencie nasi śmiałkowie skorzystali z możliwości batyskafu i mocnymi kleszczami wyciągnęli tubę z dna rzeki. Nie było to łatwe, ale ostatecznie operacja powiodła się. Złodziej ją tu wrzucił. Bardzo mnie ciekawi, kim on jest. Ja chyba wiem. To czarownica Rurella, która od lat próbuje przejąć władzę w Rurogrodzie. Skłóciła Wodnisia i Ściekusia, ale nie zdobyła tronu. Wiedziała, że kradzież map wywoła zamieszanie w naszej krainie. Ale jej podstęp się nie udał. Dzięki wam, moi drodzy. Skąd wiesz, że to właśnie Rurella? Na tej tubie jest jej znak rodzinny. Widzicie? Aha, to ten rysunek czarnych splecionych rur. Ale w sumie nie mądra ta czarownica, by pakować mapy w podpisaną tubę. A niech to jasna rurka. Mogłam ją zakopać gdzie indziej. Ale ja im jeszcze pokażę. Ciekawe, co teraz z nią będzie. Zobaczymy. A teraz wracajmy, bo już czas na was. Co to znaczy, Blusiu? Zatrzymałam czas w waszym świecie, by się nikt o was nie martwił. Ale moje moce już słabną. I pewnie dziadek nie może się już nas doczekać. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc mieszkańcom Rurogrodu, Blusiu. I zobaczyliśmy, jak działa oczyszczalnia ścieków. To była wspaniała misja. To, co zobaczyliście, to tylko część pracy wykonywanej przez jedną z krakowskich oczyszczalni ścieków. Oprócz tego odbywa się tam jeszcze gospodarowanie osadami ściekowymi i produkcja energii. No, ale to już zupełnie inna historia. Dykcyjne, pogotowie, wodociągowe, czyli wierszyki idealne na dziecięce języki. Gdy zabawę zaczynamy, radośnie buzie rozgrzewamy. Najpierw wolno powtarzamy, potem mocno przyspieszamy. A to po to, moi mili, byście wyraźnie mówili. Dwa bystre bobry z Krakowa budują żeremia od nowa. Budują z wielkim zapałem, z bobrzym ceremoniałem. Dwa bystre bobry z Krakowa budują żeremia od nowa. Budują z wielkim zapałem, z bobrzym ceremoniałem.